Od wtorku 10 października w Muzeum Okręgowym w Śradzu można podziwiać wystawy samochodów z okresu PRL w miniaturze. Prezentowana wystawa to okazja do zobaczenia tysiąca miniatur w jednym miejscu. Modele są dokładnie odwzorowane, posiadają wiele szczegółów, które pokazują realia minionych lat. Autorem wystawy jest Bartosz Janiecki, u którego pasja do samochodów przerodziła się w zbieranie modeli kolekcjonerskich. Jak widać, ta kolekcja jest bardzo pokaźna. W tej chwili w muzeum wystawionych jest ponad 1000 modeli różnego rodzaju samochodów. Są to głównie modele, które były na naszych drogach w okresie PRL-u. Ale jak wiadomo, w czasie PRL-u mieliśmy do czynienia z samochodami osobowymi, ciężarowymi, dostawczymi czy też terenowymi. Ta wystawa jest o tyle ciekawa, ponieważ pokazuje również motoryzację innych krajów bloku wschodniego. Mamy tutaj modele prezentowane przez takie państwa jak Związek Radziecki, NRD, Czechosłowację, Jugosławię i powiem szczerze, że to są wręcz perełki. Modele są w różnej skali, największe to jest do 1 do 43 i powiem szczerze, że wystawa jest naprawdę zachwycająca. Zresztą kolekcjoner, który postanowił nas pokazać tę wystawę, już wielokrotnie wystawiał się w innych muzeach w Polsce i zawsze taka wystawa budziła wiele zainteresowania i ciekawości. Wystawiona kolekcja to idealna forma do prześledzenia i zapoznania się z legendarnymi pojazdami. Wystawa modeli samochodów w naszym muzeum będzie dostępna do końca listopada i oczywiście chciałbym jeszcze zaznaczyć, że będą takie dwa wyjątkowe dni, kiedy właściciel kolekcji, pan Bartosz Janicki, będzie oprowadzał po wystawie samodzielnie. Będzie to 22 października i 19 listopada o godzinie 11 w niedzielę. Zapraszam.